Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szalejk. Dalej sobie zaczynamy Wiedźmina. Rozdział drugi. Waska, cię potrzebuję. Podróżny z daleka, silny, a nie stary. Niepokonany, lecz naznaczony bliznami, utracił, a teraz poszukuje. Jak mam się do ciebie zwracać, dobra kobieto? Jestem Waska, starsza wioski. Geralt, Wiedźmin, miło mi. Czym się zajmują mieszkańcy osady? My, ludzie prości. Jedyne co potrafimy, to wydobywać glinę i wypalać cegły. Jesteście ceglarzami? Nie widzę, żeby ktoś pracował. Złe czasy dla nas nastały, ale powiedz nieznajomy, czym zajmują się Wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. Chcesz o coś zapytać, białowłosy? Był tu wcześniej inny Wiedźmin, Berengar? Był. O różne rzeczy pytał. O te nuty, o alchemię i komu wiesz, maga się kręci. Pewnie go ten alchemik Kalkstein tu wysłał. Potem znaleźliśmy jego sprzęty w dole z gminą, całe zakrwawione. Nic więcej nie wiemy. Dziękuję, Waska. Białowłosy. Tam były ślady walki i to nie z potworami. To ludzie go dopadli. Źli ludzie z suchych krain, ogniste jaszczurki. Nie daj się dopaść, bo będę cię potrzebować żywego. Dlaczego ludzie nie pracują? Macie jakieś kłopoty z potworami? Trafiliście w samo sedno. W dołach, w których wydobywamy glinę, zaległo się stworzenia mordujące robotników. Jak wyglądają te potwory? Jakby utonęli, a potem z martwych wstali. To prawdopodobnie utopcy. Mogę zająć się tym problemem. Jesteśmy biednymi ludźmi, białowłosy. Nie mogę zapłacić więcej niż 50 orenów. Wystarczy. Gdzie mam iść? Idź w kierunku przystani. Na rozwidleniu wybierz drugą drogę. Tam znajdziesz dołysk. Mógłby jeszcze popadać. Dołysk gliny, tak? Utopce. A, już, no tak, przecież wcześniej zabiliśmy. Te Waska, gdzie jesteś? Chcesz? Pozbyłem się utopców. Okazałeś nam miłosierdzie, a ja cię oszukałam. Nie mamy pieniędzy. Nie możesz pozostać bez zapłaty. Weź ten amulet. To Kezat. Symbol miłosierdzia. Może być. Bądź błogosławiony. Teraz możemy przygotować się na przyjście panów. Kim są panowie? Wodni panowie są potężni. Oddajemy im cześć. W zamian otrzymujemy łaskę tych, którzy pochodzą z przedwiecznej głębiny. Ciekawe. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to ryboludzie. Wodianoi. Jak śmiesz używać języka bluźniarców w stosunku do wodnych panów? To określenie jest obraźliwe. Przyjdź później, białe włosy. Przyjdź później, białe włosy. No dobra. Teraz możemy sobie odejść zadanie z wilkami. Będziemy powoli się na razie znowu udawać do miasta.
ty. O co? Przychodzę. Nareszcie ktoś się zgubił. Ma, doskonale. Tytuł wielkiego łowczego mam już w kieszeni. A jeśli nie... Bywa. Gdzie ten twój agresor chodzi? Nie teraz. Wiedźminie, odwiedź Jarena Bolta, szefa Tarwani. Powinien mi jasne. Co? Bywa. To jest Jaren Bolt. Obeliski. Jaren Bolt, szef Tarwani. Seglarz. Co to było? Stary seglarz. Seglarz. Drzwi. Nas na bagnach. Paska. Seglarze. Jaren Bolt. Seglarka. Najwyżej potem się nim zajmiemy. Co jest za wiedźmi biegnie? Łaskawy panie! Co? Przejdź nas. Jest. Tak. Grobla. No to twój problem, a nie mój. Się odejdź. Tak. Przystań, jesteś zawodowcem. Wybiorę się na bagna, kiedy ty będę. Tak. No twoi łotowcy muszą poczekać. Zima klasztorna. Dobra, pierwszy, gdzie trzeba iść, to idziemy do loszku porozmawiać z Siemkiem. Tak. Ciekawe na co? Chyba na więcej żarcia. Rośnij. No tak, no właśnie. Drzwi do loszku. Mamba, po pierwsze z tym debilem. O co chodzi?
Jak idzie się? Cierpliwości, Wiedźminie. Mogę jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w Slumsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Magazyny w Slumsach, powiadasz. Chyba nie zamierzasz iść tam sam. To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczach. Wiem, co robię. Nie jestem żółtoziomem. Też mam asa w rękawie. Nie wątpię. Co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. A jutro może podam ci jajca czaweda na tacy. Zajmujecie się też... Tak. Płacę każdemu, kto zabije... Za jakie mogę to... Aktualnie mam pieniądze za kuroliszka, który zalał się w kanałach i drapieżną roślinę mordującą ludzi na bagnach. Mocny? Nie twoja sprawa. Nie moja. Dlaczego minister wyszedł na wolność? Te salamandry? Ma mocnych protektorów. Nie wolno zadzierać z potężniejszymi od siebie, Wiedźminie. Mam brać przykład ze Straży Miejskiej i wypuszczać bandytów na wolność. Wy tylko usłyszysz? Nie pozwalaj sobie. Nadal jesteś pod obserwacją. Wszystko odbyło się legalnie, bo ktoś wpłacił kaucję. Wiesz, kto jest tajemniczym dobroczyńcą? Nie. Przelew przyszedł z krasnoludzkiego banku Vivaldi. Nie do namierzenia. I daj mi spokój, mogę się wpakować w kłopoty przez taką gadkę. Mam kilka pytań. Pytaj. Wiesz coś o tym więźniu z Salamandry? Nawet jeśli, to czemu miałbym ci mówić? Kapitan urwałby mi łeb. Może dasz się jakoś przekonać. Może. Biały proszek nam pomoże. Nie pogardzę dobrym Fiste. Powiesz mi coś o tym więźniu z Salamandry? Kiedy? Ja prawie nic nie wiem. Na zdrowie. Gdzie on w ogóle jest? Tyle to mogę ci powiedzieć. Przenieśli go do szpitala Lepiona. Dzięki. Powinieneś z tym skończyć. Może, ale na pewno nie dziś. Powiedz coś więcej o tym pasażerze, który mu skonfiskował. O talarze? Wiesz, czasem to przychodzi. Jakoś trzeba żyć. Po prawdzie to całkiem nieźle się dogadujemy. Zanim wypuściliśmy magistra, rozmawiali z Vincentem na podwórcu. Paser rozmawiał z Vincentem przed zejściem do kanałów. Podejrzany. To nie był zbieg okoliczności. Gdzie znajdę tego talara? Zaznaczę ci na mapie. Tylko bez zabijania. Mamy z nim sztamę. Bywaj. Czyli do szpitala Lebiody. Do szpitala. Geralt, udało ci się Nie było łatwo. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście, miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki. Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. Mów szybko, bo nie mam czasu. Mam sprawę. Naprawdę nie może poczekać? W zasadzie. Przyjdź do mnie do domu. Szpital to nie miejsce.
Może ci. Tu nie przydadzą się twoje umiejętności. Chyba, że trzeba będzie chorych do... Cóż... Chociaż... Nie udało nam się jak dotąd znaleźć lekarstwa na zarazę. Znałeś Restiego? Nie sądzę. Żałuj. Zanim w Mariborze zmogła go zaraza, odkrył, że ekstrakty z niektórych roślin spowalniają rozwój choroby. Potrzebujesz tych roślin? Tak, najlepsze byłoby herba Zirael, potocznie nazywane jaskółczym zielem. Niestety rośnie na niedostępnych, bagnistych terenach. Zobacz, co da się. Przynieś jak najwięcej, każda sztuka się przyda. Co najmniej pięć... Mam być. Świetnie. Zasłużyłeś na wdzięczność. Wolę lekcję anatomii potworów. Wiem co nieco na temat flederów. Witaj, wiesz, czasem tęsknię za Oxenfurtem. Podobało mi się studenckie życie, tamtejsza atmosfera. Zawsze możesz wrócić. Jestem tu potrzebna. Mało kto ma twoją odporność na choroby. Masz rację. Mów szybko. Widzę, że kredyt. Tak, przynieśli tego biednego człowieka. Jest cały poobijany. Kto go tak poturbował? Nie wiem, strażnicy nie chcą ze mną rozmawiać, ale chcieliby, żeby szybko doszedł do zdrowia. To jakiś ważny więzień. Chciałbym mu zadać kilka pytań. Myślisz, że strażnicy mnie... Przyjdź wieczorem. Wtedy kręci się tu mniej ludzi, może będą bardziej rozmowni. Zwłaszcza przy kupku czegoś mocniejszego. Tak zrobię. Mów szybko, bo... Do zobaczenia. Nie zbliżać się do... Dobrze, już dobra. Jestem taka zmęczona. Spokojnie, chcę mu zadać. Nie teraz. Przyjdź w nocy, będzie mniej osób. Dobra. Skoro jest wieczór, to może uda się zrobić te zadanie z tymi dziwkami. Jestem wyczerpana. To idź się połóż. Szli do domu detektywa. Medalion jeszcze nie drga, nie. Słucham. Przenieśli więźnia do szpitala. Tym lepiej dla nas. Tam będzie mniej strażników. Ale i tak będą go mieli na oku. Cóż, zawsze możesz porozmawiać z nimi w nocy, bez świadków. Zastanowię się. Zaczynamy cały mezalians od domu detektywa. Dobra, pierwsze zadanie dziewczyny w niebezpieczeństwie.
Zostaw tę panią w spokoju. To nie jest żadna pani, tylko kurwa. Kurwy żałujesz. Zanim odejdziesz, przeproś za swe fatalne maniery. Coś ci się we łbie poprzewracało, dziaduchem do żony. Wol, albo cię potnę. A jak już przeprosisz, zgłoś się do kapitana Vincenta i wyznaj mu, że jesteś przestępcą i podłą gnidą. Wyjmij mieczek, przybłędo. Nie zabijam bezbronnych. Zmarnowałeś swoją szansę. Na niego! Zdychaj! Potem oblatujemy magazyn. Nie. Zachować czujno! Poszedł! Mam tu sprawę do załatwienia. Zwieprzaj albo zatłukę cię jak psa! Spróbuj szczęścia. Brać go! Zdychaj! Tu jest Krasna, tutaj kolejni. No okej, okay, sobie zapiszę, mam dosyć cienko z życiem. Zamknij się! Ej ty, spływaj stąd! Nieładnie napastować kobiety. Znikaj póki możesz. Ta pani jest pod moją opieką. W takim razie już jesteś trupem. Zatarłeś salamandrą! To wpierw widać, trzeba pójść na ciebie. Dobrze, jaskółka. Idziemy. Ej ty! Nieładnie napastować kobiety. Znikaj póki... Da pani... W takim razie... Idź, ścierwa jazie! Pracujące dziewczęta, świetnie. Mały poziom medytacji, teraz do szpitala Lebiody. Po całym gwieździe z was tacy strażniki jak z misie, nie powiem co. Jest ona roślina. Ej,
Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein, on... No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha! Coś słyszę. Jakieś zamieszanie w korytarzu. Cholerni bandyci. Nazwał ich Baranina. Możesz tam do żony. Jakieś informacje o Kalksteinie. Punkt trzeci, magazyn. To nam pozostaje. Instant Mails nie chciał podobrać i... No to idziemy siłą. Magazynów tutaj. Ktoś nie śpi. Z tobą nie trzeba walczyć. Ja sobie przypominam. Z tobą da się porozmawiać.
Oj, styka masz przekichane. Cmentarz miejski. Masa roboty dla Wiedźmina. Cmentarz. Grabasz, ale gdzie jest grabasz? Zamknięty. Morgenstein? Bandyty. Życzyłem sobie. To nasza dzielnica, już się tu nie ma. Nuda. Pięści mnie świeżbią. I ja jestem tu. Czego chcę? Wiele w życiu widziałem. Lepiej powiedz, co wiesz. Mówić coś imię Azar. Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco. Nie próbuj mi więcej grozić. I dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. Mam z tobą do pogadania o salamandrze. Streszczaj się. Twoi ludzie pytani o salamandrę reagują nerwowo. Chłopaki nie lubią tych skurwieli. Ja też za nimi nie przepadam. Porachunki w półświatku. Rozumiem. Coś jeszcze? Z jakiego powodu kontaktowałeś się z Wiedźminem Berengarem? Co ci do tego? Był moim bratem. Przyjrzyj mi się uważnie. Czy ja wyglądam jak kurwa? Owszem. Nikomu nie dam się obrażać w swoim domu. Precz. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Wierzę ci. Nie mam dowodów, więc załóżmy, że na razie zostawię cię w spokoju. Wielkie dzięki. Pozwolisz, że nie padnę na kolana. Ale gdybyś przypadkiem znalazł tego Javeda, zgłoś się do mnie. To samo się tyczy jego podwładnych. Znajdziesz kogoś, kto pracuje dla tych gnojów, to daj mi znać. Też sobie z nim pogadam. Kupujesz! Edek zalecił mi długie spacery, więc...
dziwo wyjście do tego domu. Lecz tam Szem jest. O co mu chodzi? Niech mówi, a nie stoi tak z otwartą gębą, bo muchy mu wlecą. Do Szani przyszedłem. Ze szpitala cię przysłali. To musiała być wyniszczająca choroba, widać. Pewnie bogowie chcieli cię ukarać. Tak, przysłali mnie ze szpitala. No proszę na górę. Tylko się panience nie narzucaj. Starość. Geralt, trafiłeś do mnie w końcu. Ano, trafiłem. Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Mówisz o tej miłej, starszej pani z parteru. Nie skrywaj się. Ta stara żyć mi nie daje. Dziewczyny w twoim wieku powinny już dawno celować skarpetki dbremu mężowi. Zapewne ona też tak uważa. Ale przynajmniej mało płacisz. To prawda, przynajmniej czynsz malutki. A lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś. Ktoś musiał. Tak czy inaczej. Tak? Mam sprawę. Tak? Podobno widziałaś Koena. Tak, to prawda. Skąd wiesz? Znalazłem jego miecz. Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod Brenną. Na moim stole operacyjnym. Leczyłaś pod Brenną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego. Najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony w Mariborze. Był niziołkiem, ale operował jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Na pewno będzie dobrze. Nie zrozumiesz. Przykro mi, Szani. Nie znałam go. Wiesz coś o tym mieczu? Nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do krasnoluda Zoltana Chivaya. Nikt nie zna się na broni tak jak on. Wstawaj. Tak? Witaj, Szef. Chciałam chwilę porozmawiać. Jasne. O co chodzi? Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. W różnych wariantach, jak to w snach. Cała ta masakra, nasz namiot, krew, krzyki. I wiesz, co jest najgorsze? Budzę się wypoczęta i zupełnie się tym nie przejmuję. Chyba przywykłam do cierpienia. Mam wrażenie, że coś we mnie pękło. Rozumiesz? Rozumiem. Dzięki, Geralt. Dobrze jest podzielić się myślami z drugim człowiekiem. Nie ma sprawy. A co masz w domu? Jagody, pochodnia, stół, kominek, komoda. Kozlizną. Ustalącka. Szafka. Blach. Zimna plasztorna. Zaraz jest tą Krabsztajna, to sobie odwiedzimy. Wstawę, Krabsztajn. Porozmawiajmy o salamandrze. Wygląda na to, że masz jakiś związek z salamandrą. Chyba żartujesz, ja? Dlaczego? To właśnie chciałbym wiedzieć. O co konkretnie chodzi? Pewne fakty. Jakie fakty? Ranny z salamandry wypowiedział twoje nazwisko. Ten człowiek. No tak. To możliwe, przecież wynająłem go. Do czego był ci potrzebny? Do pomocy w moich eksperymentach. Nie wiedziałem, że należy do jakiejś tajnej organizacji. Jasne. Ten łachmyta destylował piątą esencję, czy odkurzał kamień filozoficzny?
chronił mnie przed salamandrą i wykonywał inne ryzykowne zlecenia. Ryzykował dla mnie życie i twój sarkazm tego nie zmieni. Zejdź mi z oczu, bezduszny mutancie. Wierzę ci. Te poszlaki to za mało bym zdecydował. Właśnie, nie traćmy czasu. Jak znajdziesz tego przestępcę, z chęcią ci pomogę. Obraziłeś mnie, Wiedźminie. Obraziłeś mnie, Wiedźminie. To po całym wyjście? Co masz na dole? Kufel. Pożyczysz sobie. Tu i kufel. Wino lokalne. Okej. Posterunek Vincenta. No to albo czekamy do rana. Jesteś trupem. Do widzenia. Gdzie jest posterunek Vincenta? Dom pastora Talary. Zimy handlowej. Ale wstawaj. Biznes jest. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Wyjaśnij mi, dlaczego straż toleruje twoją działalność. Tajemnica zawodowa. Trzeba się umieć ustawić. Ustawić? Jestem potrzebny zarówno kurewskim strażnikom, jak i chętożonym złodziejom. To prawdziwa sztuka, Wiedźminie. Ze wszystkimi mam układy. Dlatego jestem nietykalny. Tja. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Zajmujesz się też hazardem? Jestem kurwa absolutnym mistrzem pokera. A co? Zagrany? Nie rozśmieszaj mnie, jesteś chętożonym amatorem. Poćwicz, zanim zaczniesz truć mi dupę. No to jak... No słońca 300, to nam raczej nie wszystko. Ubeński meteoryt, szafir. Syrygiańska mieszanka. Nie, od siebie na razie nic. Albo z tym można się przespać. Tak, robimy. Otrzymano nowe talenty. La. Styl szybki, wiedźmiński, silny. Głębokie cięcie. Na razie tylko tyle. No dobra. Znowu uderzamy do Loszku i do Majsa. Ale przedtem jeszcze Carmen. Mieszczanka, Loszek.
Masz katar? Co ty wiesz o życiu? Wystarczająco wiele, żeby wiedzieć, że Fistech można zażyć na kilka sposobów. Ponoć najlepiej odwinąć skórę i wetrzeć. Gdzie? Tam, gdzie możesz odwinąć skórę. Tak, dokładnie tam, Sienko. Zabawne. Jak będziesz chciał kupić Fistech od Kolmana w Misiu Kudłaczu, to nie powołuj się na mnie. Mam kilka pytań. Pytaj. Salamandra musiała zaleźć Foldestowi za skórę, skoro wyznaczył nagrodę za głowę magistra. To nie królewskie złoto, ale prywatna inicjatywa. Ciekawe. Płaci również za brosze zebrane z ciał bandytów. Kim jest tajemniczy dobroczyńca? Nie mogę powiedzieć. Ale pośrednik sponsora wieczorami przesiaduje w karczmie. Gość lubi se wypić. Sprawdzę to. Bywaj. Jest Vincent Mays. Chodź, dziadu. Zajmuję ta. Za jakie mogę dostać nagrodę? A nie, jeszcze wpierw cmentarz. A, kręcenia się i kręcenia. Jest i Carmen. Wróciłeś. Nareszcie sama szefujecie. Zgłupiałeś? Opiekują się nami miejscowe chłopaki. Nie mogli poradzić sobie z tymi cudakami, to wzięłyśmy sprawę we własne ręce. No cóż, wasz wybór. To jak będzie? Mamy tu dla ciebie 200 orenów, chyba że wolisz odebrać zapłatę w inny sposób. Nie jestem materialistą. Dobra księga mówi, że żadna zasługa nie powinna pozostać bez nagrody. Rozgłoszę w mieście, ile dobrego dla nas zrobiłeś i dopilnuję, żeby każda pracująca dziewczyna usłyszała o tobie. My, kurwy, mamy swój honor i wiemy, jak się odwdzięczyć. To miłe. Raczej trudno cię z kimś pomylić, ale cwaniaków nie brakuje i pewnie któryś będzie próbował podszyć się pod ciebie. Więc umówmy się, że jakby co wręczysz dziewczynie kwiaty. I dziewczyna będzie wiedziała, kim jestem. Bez ochyby, bo sposób jest niezawodny. W mojej długoletniej karierze nie słyszałam jeszcze o przypadku, żeby ktoś wręczył dziwce kwiaty. Dużo was pracuje w zimie? A sporo, sporo, ale ja najładniejsza. Oczywiście. Miło cię widzieć. Macie w ofercie jakieś niestandardowe rozrywki? Niektórzy klienci lubią sobie przy okazji zagrać w kości. Kręcicie to? Być może kiedyś skorzystam. Miło cię widzieć. Bywaj. Obsiakry, w jaki dziwoląg! Biedna ja, nieszczęśliwa. Co mam począć? Nikt nie może mi pomóc. Co się stało? Mąż mnie nawiedza. Co robić? Jak to nawiedza? W łożnicy? Mąż nieboszczyk mnie prześladuje. To zmienia postać rzeczy. Powiedz mi coś więcej, może będę mógł pomóc. Co mam rzec? Mąż umarł miesiąc temu. Od tego czasu wraca jako duch. Nawiedza mnie w domu, jęczy w nocy, spać nie daje. Ale co najgorsze... Słucham. Najgorsze jest to, że o północy lata koło cmentarza. Głupoty o mnie wykrzykuje, oczernie, opinie psuje. Boję się, co ludzie powiedzą. Pewnie kiedy już mnie obradują. Błagam, zrób z nim porządek. Zobaczę, co się da zrobić. Ale za takie zlecenie biorę 200 orenów. 200? Dużo strasznie. Co za świat, co za ludzie. Na cudzym nieszczęściu zarabiać. No, moja strata. Załatw to, a zapłacę. Powiedz, gdzie cię znajdę, żeby odebrać należność. Tutaj. Będę tu czekać codziennie w południe. Trochę to kłopotliwe. Dlaczego nie mogę odebrać nagrody o dowolnej porze? Zwariowałeś?
Nie dość, że mąż nieboszczyk lata po ulicach, oszczerstwa wykrzykuje i psuje mi opinię, to mam jeszcze pokazywać się w towarzystwie odmieńca z mieczami na plecach? Powiedziałam, gdzie mnie znajdziesz. Bywaj. Nie chcę. No. Jaki... O spółce, żem myślał. Jak tylko... Do... No co? Dlaczego? Bo trupy grze... Jak mi zapadł? No proszę, bohater. Ty myślisz, że takiego trupa to łatwo po... Sprawdzić nie za... O co chodzi? Jestem... Jak rozumiem, potrzebuję... Przed... Bywaj. Teraz do Milesa chyba sobie klucze. O co? Zajmuj ta. Płacę każdym. Za jakim aktu? Udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie Baraniny. Jesteś pewien? Dziwne. Barainie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. Javed mógł go zastraszyć. Lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wycharczyć jedno słowo. Kalkstein. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przestępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie trochę. Bierzmy się do roboty. Powężę na mieście, uruchomię kontakty. Ty tymczasem miej baczenie na Kalksteina. Spróbuj zdobyć go zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak ujenie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksteina. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił. Możesz też porozmawiać z Baraniną, ale nie przesadź. To gwałtowny gość. Prowadzę śledztwo, a konkretnie szukam przywódcy pewnej organizacji. I ponieważ jestem krasnoludem, wydaje ci się podejrzany. Podejrzanych jest kilku, nie tylko krasnoludy. O co ci chodzi? Chcę, żebyś wiedział, że mam cię na oku. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał bardziej konkretne zarzuty. Vivaldi, chcę pogadać o salamandrze. O co ci chodzi? Przelew za magistra wyszedł z twojego banku. Nie wiesz nawet, Wiedźminie, jak mnie uraziłeś tym pomówieniem. Ale... Na ten bank pracowały pokolenia Vivaldich. Nie sugeruj nawet, że te pieniądze służą przestępcom. Wyjdź! Wierzę ci. Ponieważ opieramy się tylko na podejrzeniach, że jesteś czysty. Cieszę się, że odrzuciłeś te śmieci. Jak się dowiesz, powiedz, kto za tym stoi. Jestem ciekawy, co to za szuja. Chciałeś mi dać... Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy starej wyżi, nie ukryta w lesie, stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc. Wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w ogóle. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagen, ale przede wszystkim... Bości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Nie potrzebujesz... Nie, po co? Chociaż skoro już... Tak. Jest pewna sprawa.
nawiedzony dom. To zadanie raczej dla egzorcystki. Duchy? Mnie interesuje efekt. Krzesła mają nie podskakiwać, drzwi nie otwierać się same, rondelki wisieć spokojnie na ścianach. Zobaczysz, co się da za... Jasne. Świetnie. Nie pożałujesz. Dom znajduje się tuż przy wejściu do kanałów, niedaleko... Szklarz łatwiej by zwalczył przeciągi. Witaj! Słyszałem, że skupujesz biżuterię. A nawet jeśli, to co? Dumpstore. Wynoś się, nic nie... Wynoś się, nic nie powiem. Pomysł na ten. Miłość. Bywa.